Cześć i czołem, moi drodzy. Witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Ciągle dokazuję też i pokazuję do kamerki, ale oczywiście jej nie mam, bo w nowym stanowisku, na nowym komputerku takiej kamerki jeszcze nie nabyłem. Kupna drogą, moi drodzy. Jesteśmy w wspaniałej miejscowości bułgarskiej, która to nazywa się Wielkie Tygnowo. Słuchajcie, jestem tutaj, bo przyjechałem ze Stambułu, a jak wiecie albo i nie wiecie, stąd można robić naprawdę superanckie traski do Burgas. 241 km, czyli króciutka trasa. W Burgas też nie ma jeszcze 1000 od do, więc można kilka trasek wykonać i zdobywać poziomy atmosfery świątecznej, poniewot, czyli poziomy dostaw prezentów. Krótki odcinek, taki około, podejrzewam, wyjdzie 20 minutek razem ze wstępem, bo czas mnie goni, a niestety ciągle niezmiennie mam problemy z internetem i co za tym idzie, taki odcinek półgodzinny mi się wrzuca około 2 godzin do YouTube'a, a nie mam czasu na takie dziwne rzeczy. Także jedziemy teraz troszkę krócej, troszkę krótszą traskę. Być może nawet nagram 2 odcinki, ale raczej wątpię. Jeden odcinek to będzie dla Was odcinek na pierwszy dzień świąt. Także jak wszystko dobrze pójdzie, to na drugi dzień świąt także coś się pojawi. Nagram to jutro wrzucę, zobaczymy czy się uda takie coś zdziałać. A teraz jedziemy. Trasa krótka, może być oczywiście kręta, mam tego świadomość, że to może nie być bułka z masłem, ale zobaczymy. Chyba wolę zrobić takie 250 km. Tutaj niż się kręcić 500 po Turcji. Jest to dosyć upierdliwe. Jak sami dobrze wiecie, te przejazdy graniczne właśnie w Turcji, właśnie w tych rejonach, czy do Rosji, to upsik, to zawsze zajmują sporo czasu. Na szczęście uszkodziłem tylko naczepę, ładunek jest cały, prezenty jadą i mam nadzieję, że dojadą w całości. Ostatnio widziałem, że mi się włączyła jedna wtyczka, więc tak naprawdę za chwilę będę chciał zapauzować grę i tylko poczekam na jakąś autostradę. Sprawdzić po prostu, jak to wygląda OBS, bo z racji tego, że mi przerywa internet. Tak, że mi przerywa internet, dobrze usłyszeliście. To wtyczki w OBS-ie, które mi się włączyć, a raczej wyłączyć. I są takie, jak było widać na poprzednim odcinku, białe paski i słabe. Wejdźmy tylko na autostradę, będziemy wtedy wszystko dokładnie wiedzieli. No dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt, także myślę, że spokojnie możecie się pochwalić tym, jakie prezenty otrzymaliście. Oczywiście najlepszym miejscem na takie chwalipieństwo jest komentarz pod filmem, także napiszcie mi, słuchajcie, w komentarzu, co tam ciekawego dostaliście. Ja na pewno rózgę, bo nie byłem zbyt grzecznym chłopcem w tym roku. Mam nadzieję, że już tego drugiego dnia świąt, czyli już za moment uda mi się odpalić live'a. Czekam ciągle na Wektrę i doczekać się nie mogę. Ponoć coś mieli zdalnie robić tutaj z sieci wewnętrznej bloku. No, zobaczymy. Czy coś działają? Póki co, jak sprawdziłem sobie, to nic się nie zmieniło.
Widać to zresztą po szybkości, z jaką mi się przesyła film. Ten wczorajszy odcinek, który oglądaliście Istambułem w tle, renderował mi się jakieś 4-5 minut. Po prostu błyskawicznie, także wydajność tego sprzętu jest naprawdę fajna, dzięki Wojtuś. Natomiast no co do internetu, no to no cóż. Najgorsze jest to, że jestem w takim rozkroku, bo okej, przerywa mi trochę internet sieci w domu. Nie mam deklarowanej prędkości. Też się zgadza. Ale ja ciągle nie wiem, czy to jest kwestia mojego routera, czy to jest kwestia karty sieciowej Wi-Fi, którą mam w tym komputerze. Nie wiem. Najpierw miałem problemy, żeby się w ogóle połączyć. Jak ściągnąłem sobie nowe sterowniki. Znaczy inaczej, nie mogłem się połączyć do sieci 5G, tylko do 2.4. Jak ściągnąłem sobie sterowniki, to ciągle mi się pokazuje błąd przestarzałych zabezpieczeń sieci. Ale jak sprawdziłem, jaki jest system zabezpieczeń, to jest najnowszy. Czyli WPA2 i nie ma nowszego, więc bzdura. To raz, a dwa, no teraz okej, mam komunikat o sieci przestarzałej, ale już się łączę do 5G, a mam prędkość 30. To było niezłe. Mam prędkość 30-50, a powinienem mieć 300. W teorii 600, ale tu nie oszukujmy się, tej 600 nigdy nie osiągnąłem. Niech to będzie te 250, 250 i 50 na przykład, czy tam 200 i 40. Może to jest za mało, niech będzie 250, wtedy już płynnie mogę streamować. Natomiast jak to się robi 100, 130 na przykład, jak teraz mam na apku, no to już zaczyna się czkawka robić, tak? Myślę, że to po prostu się modem slash router po prostu już dogorywa i stąd te spadki. Nie wiem. Ale czuję się, że tak powiem, zdegustowany. W końcu mam sprzęt, na którym mogę naprawdę dobre jakościowo, może dobre FPS-owo filmy nagrywać. Mam mikrofon studyjny, który pozwala, że nawet ja jakoś brzmię. Nie mam tylko kamerki, ok, ale to może też być na plus. A nie mogę streamować. I jestem zdegustowany. Ba! Do tego wracam do porannych zmian. Będę pracował 6-14, więc tak naprawdę 2-3 streamy w tygodniu nie powinny być żadnym problemem. A jestem w kropce, bo streamować nie mogę. No chyba, że wrócę na starego lapka, ale przecież to nie ma sensu. Nie oszukujmy się, ten będzie miał stanąć. Ten komputer, ta grafika, o już mam kolejny błąd, widzicie. Poprawiamy. Tak to, słuchajcie, jest, jak nie ma podglądu, nie? No, odśwież się. Mam cię wyłączyć. No, teraz się udało. No to wtyczki cię właśnie blokują, a to jest kwestia po prostu wierzcie lub nie internetu. A teraz mi przyłączyło na 2,4G, wyrzuciło mnie z 5G. Jejku. I to też jest to samo, tak? Czyli mnie po prostu przełącza. On traci zasięg 5G, mimo że mam 4 na 5 kresek. I mnie wrzuca do 2,4. To tak randomowo z dupy. Cudownie. Jedziemy dalej.
Najgorsze jest to, że nie wiem, z czego to wynika i to mnie irytuje. Gdy miał pewność, ok, masz zwaloną kartę sieciową, to bym ją wysłał do Morelli, wymontował i bym dostał drugą, tak? Po prostu mija tydzień, bo tak naprawdę komputer około środy czwartku, że tak powiem, włączyłem, potem sterowniki, potem sprawdzałem, bo mi się nie łączyło do 5G i tak dalej, i tak dalej, i od czwartku się bije z Vectrą. Cóż. Nie wiem, na czym stoję. Co ten koleżka tutaj sobie myśli? Ach, zawiesiłem się, zamyśliłem. Cóż jeszcze z planów? Dzisiaj ja wracam raczej do Warszawki, więc jakby tego nie wiem, pewnie będę informował was na Discordzie bądź na Facebooku, ale dzisiaj mamy chyba 26, jak dobrze liczę, i będę pewnie już w Warszawie. W związku z tym jest sytuacja następująca. Jeżeli by się udało naprawić internet, to dzisiaj wieczorem będzie strumyk. Jeśli by się nie udało, to może będzie strumyk z WOTA. Natomiast chciałbym pograć w ATS-a, chciałbym zrobić konwój, chciałbym zrobić jakieś fajne bitewki w Bannerlordzie. Mam jeszcze farma została, której też nie mam, bo musiałbym ściągnąć 40 GB modów, a w tym internecie to... No, to nie muszę mówić co. To jest nierealne, więc no, czekam, ciągle w rozkroku, ciągle niepewne. Mam nadzieję, że jakoś te odcineczki z ETS-a i troszkę mojego gadania umili wam ten, wypełni wam tą pustkę w internecie. Dobrze, także moi drodzy, ja dojeżdżam powoli do miejsca przeznaczenia, do Burgas. Burgas mi się kojarzy z czymś. Jak sięgnę pamięcią, to bodajże chodzi o miejsce, w którym Legia Warszawa lat temu z 15 miała a. obóz przygotowawczy, b. grała z jakąś drużyną z Bułgarii. Ale chyba chodziło o obóz w Burgas. Pamiętam, że kiedyś namiętnie
czytałem takie pismo o swoje zgubiącej nazwie Nasza Legia i tam były właśnie relacje z obozów przygotowawczych, z pingów. Jak mi się właśnie Legia w Burka skojarzy. To jest, wiecie, klimat niemalże grecki, więc ciepło. W takie kraje polskie kluby wyjeżdżają regularnie w przerwie jesienne, a także w przerwie zimowej, w sumie jesiennej i letniej. Zupełnie normalna sytuacja. Już dodatkowego mandatu, bo na tej trasie zarobię dyszkę i tak naprawdę dyszkę będę zmuszony oddać na naprawę ciężarówki, ale no, mam świadomość, że nie jestem tutaj w pełni skupiony. I że tak powiem, muszę orać tak, jak orać muszę. Czyżbym zawoził te prezenty do jakiegoś portu? No tutaj to mnie jeszcze nie było. Dobrze. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za obecność i do zobaczenia. Pa.